Witajcie, drodzy kochani. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć wam o takiej pewnej fajnej roślince. Się nazywa okra. Okra niekoniecznie pochodzi z Indii, chociaż Hindusi bardzo często spożywają to warzywo. To są takie jakby strączki zielone, takie podłużne. Smak okry jest bardzo podobny w smaku do ugotowanych szparagów zielonych. Ta roślina posiada bardzo dużo pozytywnych właściwości leczniczych. Przede wszystkim polecam wszystkim Polakom właśnie tą roślinę, dlatego że ta roślina leczy nasze nerki. Specjalnie te nasionka, te białe nasionka, jak i strączki, te zielone strączki, które zjadacie, one mają właściwości lecznicze. Ja dodam, że okrę można kupić w indyjskich sklepach, są mrożonki robione, jak również jeżeli jakiś sklep posiada w Polsce, nie wiem, tutaj w Hiszpanii na przykład posiadamy okrę świeżą, ale myślę, że w Polsce raczej będą możliwe kupno mrożonek. Także tą okrę polecam wam, drodzy kochani, spożywać, ponieważ jakość wody w Polsce nie jest zbyt najlepsza. I nerki wiele Polek i Polaków no niestety znoszą jakby takie tortury, taką jakby no ciężko im pracować. Po prostu niektóre płyny, które pijemy, Coca-Cola czy jakieś Sprite, czy jakieś inne Red Bulle, czy jakieś inne takie drinki, które są z puszek, jak również z butelek, no powodują, że nasze nerki nie pracują najlepiej. Dlatego polecam wam, drodzy kochani, właśnie stosowanie tego warzywa, okry, która poprawi wasze funkcjonowanie waszych nerek i spowoduje to, że ogólnie wasze samopoczucie się polepszy, ponieważ okra też zawiera dużo witaminy C, zawiera dużo minerałów i generalnie ja po spożywaniu okry czuję się o wiele lepiej, moje nerki funkcjonują o wiele lepiej. W tym roku uprawiałem z moim kolegą Antoni okrę w ogrodzie tutaj właśnie na południu Hiszpanii, w Grenadzie. Okra nam bardzo ładnie wyrosła, miała piękne strąki i miała piękne owoce. Także jeżeli macie okazję, macie jakieś na przykład szklarnie, czy macie jakieś takie miejsce ciepłe, w którym możecie okrę uprawiać w Polsce, no to tym bardziej możecie spróbować po prostu, bo ta roślina jakby wyrasta dużo strąków, takich właśnie tych strąków zielonych, wyrasta w dużej obfitości i zawsze możecie mieć świeżą okrę na zrobienie jedzenia. Zrobienie waszej zupy, czy możecie zrobić okrę na grilla, albo możecie ugotować ją. Ja osobiście jakby preferuję, u mnie jest jakby taka preferencja potraw gotowanych, czyli po prostu wolę ugotować tą okrę i po prostu po wyrzuceniu z garka po prostu polać ją trochę oliwką. Wówczas moim zdaniem w ten czas ma najlepszy smak. Także właśnie to warzywo, drodzy kochani, jest bardzo, bardzo zdrowe. I polecam wam wszystkim zaopatrzenie się w okrę, jeżeli macie możliwość, w jakimś indyjskim sklepie, w jakimś sklepie może arabskim, to już musicie po prostu poszukać w waszych miastach, ale okra jest fantastyczna i ma bardzo pozytywne oddziaływanie na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, także to właśnie wam w tym filmiku chcę polecić. Chciałem wam też opowiedzieć kilka słów na temat odpromienniku naszego Aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym, złożonym z minerałów. Nie posiada baterii, jest to odpromiennik naturalny, tak on wygląda, proszę się przyjrzeć. No i ten odpromiennik, jeden model jest na dom, który zabezpiecza nasz cały dom, tworząc taką białą aurę na naszej podłodze. I po prostu osoby przebywające w mieszkaniu są jakby chronione przed negatywnym oddziaływaniem cieków wodnych, jak również radiacji elektromagnetycznych, to jest właśnie ten odpromiennik. Posiadamy też podkładki, które służą do harmonizowania struktur wody. Na linku pod naszym YouTube'em znajdziecie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.